Na co dzień z danych statystycznych korzystają niemal wszyscy. Uczniowie, studenci, przedstawiciele świata biznesu, nauki i mediów, działacze organizacji pozarządowych, samorządowcy oraz przedstawiciele administracji publicznej. Użytkownikami danych statystycznych są analitycy pracujący w firmie doradczej przygotowujący specjalistyczny raport, profesor uczelni piszący artykuł do czasopisma naukowego, czy po prostu pan Marek, który lubi śledzić zmiany trendów w życiu społeczno-gospodarczym. Zastanawiałeś się, skąd biorą się te dane? Producentem oficjalnych statystyk jest Główny Urząd Statystyczny. Jego misją jest dostarczanie krajowym i zagranicznym użytkownikom rzetelnych i obiektywnych danych o wysokiej jakości. Proces powstawania informacji statystycznych obejmuje m.in. zbieranie, przetwarzanie, analizę i udostępnianie danych i składa się z kilku faz. Jak wygląda proces powstawania danych statystycznych? Rozpoczynamy od specyfikacji potrzeb użytkowników. W tej fazie w ramach projektu Wrota Statystyki uruchomiliśmy składnicę potrzeb użytkowników. Właśnie tam zbieramy, monitorujemy i analizujemy potrzeby odbiorców danych GUS różnymi kanałami, m.in. przez zamówienia i pytania o dane, czy monitorowanie zainteresowania publikacjami z danego obszaru tematycznego. W drugiej fazie, projektowanie badań, zgromadzone informacje wykorzystujemy do podejmowania decyzji w zakresie uruchamiania nowych badań lub zmiany w badaniach aktualnie realizowanych. W tej fazie uzgadniamy też program badań statystycznych statystyki publicznej. W ramach projektu Wrota Statystyki powstał system ułatwiający użytkownikom zewnętrznym zgłaszanie uwag do tego programu. Trzecia faza to budowa i modernizacja systemów, które są wykorzystywane do zbierania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych. W fazie czwartej zbieramy dane m.in. przez pozyskiwanie ich z rejestrów, źródeł administracyjnych, sprawozdawczości elektronicznej i badań ankietowych. Sięgamy po big data i nowe źródła. Na przykład informacje rejestrowane przez kasy fiskalne dużych sieci handlowych, dane z sieci komórkowych, a nawet zdjęcia satelitarne. Kolejne kroki, faza piąta i szósta, to przetwarzanie danych i ich analiza, w których zebrane dane podlegają integracji, edycji oraz agregacji. Następnie przed udostępnieniem wyników nakłada się tajemnicę statystyczną. Siódmą fazą produkcji danych i jedną z najważniejszych dla użytkowników zewnętrznych jest udostępnianie. Dane udostępniane są m.in. na zmodernizowanym portalu informacyjnym, który został wzbogacony o portale tematyczne oraz nową wyszukiwarkę. Użytkownicy mogą wykorzystywać bazy danych do tworzenia własnych analiz. Wrota Statystyki zapewniły również przestrzeń do rozwoju zakresu informacji udostępnianych poprzez interfejs API. W całym procesie tworzenia danych statystycznych istotne jest też zrozumienie informacji, które opisują te dane. Są to metadane, nazywane też metainformacjami. Pozwalają one odpowiedzieć na pytania: jakie dane znajdują się w zasobach, co oznaczają, gdzie są przechowywane i jak do nich dotrzeć, jak mogą zostać przetworzone. Projekt Wrota Statystyki zapewnia system pozwalający m.in. na gromadzenie i zarządzanie metadanymi. Jak widzicie, proces tworzenia danych statystycznych jest bardzo złożony. Wrota Statystyki otwierają nam zupełnie nowe możliwości. Dostarczamy dane odpowiadające na potrzeby różnych grup użytkowników i odgrywamy kluczową rolę w systemie informacyjnym państwa. Dane GUS są podstawą do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej, a dzięki Wrotom Statystyki stają się jeszcze bardziej dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Otwórz się na innowacje i skorzystaj z efektów wdrożenia nowych rozwiązań statystyki publicznej w ramach projektu Wrota Statystyki. Wejdź na stat.gov.pl/wrota-statystyki. Projekt Wrota Statystyki jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.